Pierwszego dnia tygodnia Maria Magdalena przyszła rano do grobowca, gdy jeszcze było ciemno, i ujrzała odsunięty kamień od grobu. Przybiegła do Szymona, Piotra i do drugiego ucznia, którego miłował Jezus. Powiedziała im: wzięli Pana z grobowca i nie wiemy, gdzie go położyli. Piotr i ten drugi uczeń przybyli do grobu. Biegli obaj razem, lecz ten drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przyszedł do grobu. Nachyliwszy się, ujrzał leżące płótna, jednak nie wszedł. Szymon Piotr przybył po nim, wszedł do grobu i ujrzał leżące płótna i chustkę, która była na jego głowie, nie leżącą razem z płótnami, ale osobno zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł też drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu i ujrzawszy uwierzył, bo jeszcze nie rozumieli pisma, że musi zmartwychwstać. Odeszli zatem ponownie uczniowie do ich domu. Maria stała płacząc na zewnątrz przy grobowcu. Gdy płakała, nachyliła się do grobowca i ujrzała dwóch aniołów bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. Oni powiedzieli jej: kobieto, dlaczego płaczesz? Odpowiedziała im: bo wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. A to powiedziawszy, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, a nie wiedziała, że to jest Jezus. Jezus powiedział do niej: kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? A ona, uważając, że jest to ogrodnik, powiedziała mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus powiedział jej: Mario. Ona, gdy się obróciła, powiedziała mu: Rabuni, co się wykłada, nauczycielu. Jezus powiedział jej: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mojego Ojca, ale idź do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mojego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego. Maria Magdalena przyszła, mówiąc uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Wieczorem tego pierwszego dnia tygodnia, gdy drzwi były zamknięte, gdzie uczniowie zgromadzeni byli z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku nich i powiedział im: pokój wam. Gdy to powiedział, pokazał im swoje ręce i swój bok. Uradowali się więc uczniowie, widząc Pana. Powiedział im Jezus ponownie: pokój wam. Jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. Gdy to powiedział, tchnął na nich i powiedział im: weźcie Ducha Świętego. Komukolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a komukolwiek zatrzymacie, są zatrzymane. Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu więc inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On powiedział im: jeśli nie ujrzę na jego rękach znaku po gwoździach, nie włożę palca swojego w znak po gwoździach i nie włożę swojej ręki w jego bok, nie uwierzę. Po 8 dniach jego uczniowie byli ponownie w domu, a z nimi też Tomasz. Przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął pośrodku nich i powiedział: pokój wam. Potem powiedział Tomaszowi: daj tu swój palec i oglądaj moje ręce, daj swoją rękę i włóż w mój bok. Nie bądź niewierzący, lecz wierzący. I Tomasz odpowiedział mu: Pan mój i Bóg mój. Jezus powiedział mu: dlatego, że mnie ujrzałeś, Tomaszu, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wiele innych znaków Jezus uczynił wobec swoich uczniów, które nie są zapisane w tej księdze. Te jednak zapisane są, abyście uwierzyli,
że Jezus to Chrystus, Syn Boży i żebyście wierząc mieli życie w Jego imieniu.